Mamy tutaj kwadrat podzielony na 9 równych części. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 małych kwadracików. Z poprzedniego filmu wiemy, napiszmy 9 kwadracików. Z poprzedniego filmu wiemy, że jeśli zamaluję jeden mały kwadracik, zamalujmy na przykład ten. Jeżeli zamaluję jeden mały kwadracik, to będzie on reprezentował 1/9 całego kwadratu. 1/9 całego kwadratu. Pytanie teraz. Co by się stało, jeśli zamalujemy więcej kwadracików niż jeden? Zamalujmy na przykład jeszcze ten i ten poniżej. Niech będzie jeszcze ten. Wiemy, że każdy z nich to 1/9 całego kwadratu. Zapiszmy. Tu jest 1/9, tu jest 1/9, tu jest 1/9 i tutaj również 1/9. Ile mamy tych ułamków 1/9? To są 1, 2, 3, 4 kwadraciki. Zatem w takim razie będziemy mieli zamalowane 4/9 całego kwadratu. Zapiszmy. 4/9. 4/9. Zróbmy teraz jeszcze coś bardziej interesującego. W tym prostokącie mamy 1, 2, 3, 4, 5 równych części. Zapiszmy 5 równych części. Zamalujmy wszystkie na czerwono. Zamalujmy tą. I zamalujmy tą. I kolejną. I jeszcze jedną. I też ostatnią. Wszystkie części tutaj są zamalowane. Zatem zamalowałam 5 z 5. Wiemy, że każda z tych części to jest 1/5. Napiszmy 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 i tutaj również 1/5. Jaką część całego kwadratu teraz zamalowałam? Tak jak jest już tu napisane, 5/5. Możesz teraz pomyśleć, chwila, chwila. Jeśli zamalowałam wszystko, to powinnam dostać całość, a tu jest napisane 5/5. Jeśli tak pomyślałeś, to masz całkowitą rację. To jest całość, w tym wypadku 1. 5/5 to jest całość, czyli jest to 1. Zamalowaliśmy cały prostokąt. Przesuńmy tablicę w dół. Chciałabym, żebyście teraz zatrzymali to wideo i sami spróbowali napisać na kartce, ewentualnie zapamiętali w głowie, jakie ułamki zostały tutaj przedstawione. Popatrz na te części zacieniowane na czerwono. Zatrzymaj wideo teraz. W porządku? Mam nadzieję, że zrobiłeś. Przejdźmy do pierwszego przykładu. Zobacz, mamy tutaj 6 równych części. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 równych części zapiszę. 6 równych części. Ile jest zamalowanych na czerwono? 1, 2, 3, 4. Zatem zamalowane 4/6 całego prostokąta. Kolejny przykład. Tutaj będę miała 5 części. 1, 2, 3, 4, 5. 5 części. Ile zamalowano na czerwono? 1, 2, 3, 4 części. Zatem zamalowano 4/5 całego prostokąta. Mamy tutaj jeszcze trójkąt. Mamy tutaj dwie części żółte, dwie żółte części. I ile zamalowano na czerwono? Też dwie. Dwie drugie. Zobacz, dwie części to dwie połowy. Zatem ten jeden trójkąt jest cały zamalowany. Zatem dwie drugie to jedna całość. To jest dwie drugie, to jest całość. To jest po prostu jeden. I ostatni przykład, worek świętego Mikołaja. Zobacz, tutaj mógłbyś z rozpędu policzyć, że mamy 1, 2, 3, 4 części. Czyli mógłbyś policzyć, że mamy 4 części. Zamalowano na czerwono dwie z nich, czyli ułamek 2/4. Ale to nie jest prawda. Dlaczego? Pamiętaj, że wszystkie części muszą być równe. Tak jak w tych powyższych przykładach. Nie możemy dzielić jak chcemy. Pamiętaj, aby mówić o ułamkach, musimy mieć podział na równe części.